Szyborębski z rybakami na oczach. Statek coraz bardziej wsiąkał w parne, ciepłe powietrze. Płynęliśmy na południe w stronę równika wzdłuż egzotycznych wybrzeży Gwinei, Sierra Leone i wejście Liberii, gdzie powoli skręcaliśmy na wschód. Wchodziliśmy na Zatokę Gwinejską. Gdzieś niedaleko na północ od naszego kursu znajdowały się wybrzeża Kości Słoniowej, Złote, Niewolnicze i wejście Nigeria z portem przeznaczenia Lagos. Kurs oscylował między 3 a 4 stopniem szerokości północnej, a więc zaledwie kilkaset mil dzieliło nas od równika. W dzień placzany pokład parzył. Powietrze było parne i gorące, a ogromne słońce torturowało skórę, przypadając ją bezlitośnie. Wielu było poparzonych i ci spędzali czas w cieniu, smarując się różnymi miksturami, aby ulżyć cierpieniu. Wielu tęskniło za krem Nivea, popchniętym gdzieś w Senegalu, za mahoniowe maski. W zastępstwie padłano się masłem, kwaśnym mlekiem, takim spuszczem ścięczonym, zapełnionym bakteriami mlekowymi, a mechanicy polecali ropę jako najlepszy środek zapewniający bezbolesne opalanie się na murzynę. Niektórzy rzeczywiście byli czarni na całym ciele, to ekshibicjonistycznie demonstrowali w czasie przechadzek po drewnianym pokładzie lufowym. Mimo kąpieli w prowizorycznym basenie, mimo nawiewów w kabinach, mimo popijania tropiku i ogromnych ilości wody mineralnej, ciężko było wytrwać w tym gorącu. Współczuliśmy mechanikom, którzy w czasie wach znosić musieli dodatkowo ukrop i zapachy wydzielane przez pracującą maszynę. Przez te dzienne upały duchowe życie rozkwitało nocą, gdzie częste kąpiele i lekki wietrzyk dawały chwilę ulgi, relaksu. Można było pogadać, podłapać na gitarze, wypić kawę czy herbatę. Wielu wyciągało z kabiny gotną pościel i układało się do snu na pokładzie. Takie stanie pod gwiazdami w gorące równikowe noce na lekko kołyszącym się statku pozostają w pamięci na zawsze. I właśnie w taką noc, leżąc w pościeli na pokładzie pod szalupą, usłyszałem, jak nasz radio gada z kimś po polsku przez UKM. Za chwilę do rozmowy dołączył się stary i już wiedziałem wszystko. Przeciwnym pustem, wracając po rozdaniu ryby, płynął bratki statek rybacki z Odry, który miał dla nas pocztę z kraju. Uniosłem się na łokciu, podsłuchując rozmowę, gdy zaczęto wymieniać nazwiska szczęśliwców, do których nadano przesyłki. Wyczytywano nazwiska członków naszej załogi, do których przesłano list. Niestety mojego nie wymieniono. Ale co to? Nie wierzę, że was puszczą. Jest